Czy kiedykolwiek baliście się tak bardzo, że nie mogliście się ruszyć? Nie mogliście mrugnąć ani poruszyć ustami? Czy przeżyliście kiedyś coś tak strasznego, że całe wasze ciało mimowolnie drżało? Ja przeżyłem i dziś pragnę wam o tym opowiedzieć. Kiedy miałem 11 lat, pewnego dnia bawiłem się z przyjaciółmi w lesie, aż do zapadnięcia zmroku. Powiedziałem im, że muszę wracać do domu, bo inaczej dostanę ochrzan od mamy. Wracając przez las, poczułem się dziwnie. W pewnym momencie wszystkie dźwięki owadów i zwierząt ucichły. Dostałem gęsiej skórki i powoli rozejrzałem się dookoła. Wtedy usłyszałem coś dobiegającego z lasu. Pomyślałem, że to dzikie zwierzę i wpatrywałem się w kierunku źródła dźwięku. Ten nasilał się z każdą sekundą, a zwierzę zaczęło się do mnie zbliżać z niesamowitą prędkością. Nie miałem pojęcia, jakie zwierzę mogło poruszać się tak szybko. Przez całe ciało przeszły mnie dreszcze. Po chwili w ciemności dostrzegłem coś strasznego. Nigdy nie zapomnę tego uczucia strachu, jakie wtedy mi towarzyszyło. Stwór z wieloma kończynami pełzał w moim kierunku z zawrotną prędkością. Z budowy przypominał ogromnego pająka. Był cały niebieski i był naprawdę ogromnych rozmiarów. Miał mnóstwo gałek ocznych, a jego odnóża były zakończone łapami z wielkimi pazurami. Zamarłem w miejscu, a potwór zaczął się we mnie wpatrywać. Bez przerwy poruszał szczęką tak, jakby coś przeżuwał. Brzmiało to jak dźwięk trzaskających kości. Byłem tak przerażony, że ledwo byłem w stanie złapać oddech. Zapytacie, czemu nie uciekłem? To coś było tak szybkie, że nawet nie przeszło mi to przez myśl. Poza tym byłem tak sparaliżowany strachem, że nie byłem w stanie się poruszyć. Im bliżej mnie była paszcza potwora, tym robiło się zimniej. Poczułem niewyobrażalne zimno zionące z tego czegoś. Przez chwilę poruszał się przede mną w przód i w tył. Miałem wrażenie, że zastanawia się nad tym, czy mnie zjeść. Bałem się, że nawet mój najmniejszy ruch sprowokuje bestię do ataku. Moje dłonie zdrętwiały, tak samo nogi. Starałem się oddychać bardzo cicho, aby potwór nie słyszał mojego oddechu. Czułem, jak stopniowo kończy mi się tlen. Stałem w bezruchu przez jakieś kilkadziesiąt minut, a potwór krążył wokół mnie, aż w końcu zaczął się powoli oddalać. Nawet gdy potwór oddalił się o jakieś 10 metrów, ja wciąż stałem w bezruchu. Po kilku kolejnych minutach potwór w końcu zniknął w ciemnym lesie, a ja znów mogłem się ruszyć. Gdy zrobiłem krok do przodu, momentalnie upadłem na ziemię, czując ogromny ból i skurcze w nogach. Czołgając się, w końcu udało mi się dotrzeć do domu. Kiedy mama zobaczyła moje sine usta i ciało mokre od potu, zmartwiona zapytała, co mi się stało. Opowiedziałem jej o wszystkim, ale chyba nie uwierzyła w żadne moje słowo. Spojrzałem na zegar i uświadomiłem sobie, że stałem tak w bezruchu przez godzinę. Ta noc była okropna. Bolał mnie każdy mięsień, a temperatura ciała wynosiła ponad 40 stopni. Lekarz przyszedł mnie zbadać i dzięki Bogu to nie było nic poważnego. Gdy opowiedziałem mu o wszystkim, ten powiedział: to dziwne, tydzień temu pewien dzieciak opowiedział mi dokładnie to samo co ty. Niestety, parę dni temu zaginął i do dziś go nie odnaleziono. Na jego twarzy dostrzegłem niepokój. Na szczęście do dziś nie widziałem ponownie tej bestii, ale zacząłem domyślać się, że tajemnicze zaginięcia w moim miasteczku to była jej sprawka. Ginęli nie tylko ludzie, ale również psy i zwierzęta hodowlane. Jedyne, co udało się ustalić policji, to to, że zostali zjedzeni przez wilki. Wydaje mi się, że większość osób, których spotkało to co mnie, zaczęło po prostu uciekać i niewłaściwie ocenili sytuację, w jakiej się znaleźli. Zapewne zaczęli panikować i nawet nie wzięli pod uwagę faktu, że potwór jest za szybki, żeby mu uciec. Parę miesięcy po tym incydencie przeprowadziłem się z rodzicami do innego miejsca. Wciąż nie wiem, czym był ten potwór, ale dokładnie pamiętam każdą minutę z tamtej sytuacji. Przerażające poczucie strachu i bezradności, będąc skazanym na los, który zależał od bestii. Gdybym wtedy podjął inną decyzję, to prawdopodobnie nie opowiedziałbym wam tej historii.